Jeśli chcesz wyprodukować radio, wyślij do pekińskiej fabryki dolara. Możesz też sypnąć im dychę i również wtedy wydadzą ci gotową sztukę. Będą to jednak dwa całkowicie różne urządzenia. Rzucił szanowny Andrzej, prowadząc sekcję zwłok zepsutej szlifierki. Rozleciał się korpus w okolicach bolca blokady. Całkiem nietypowa usterka. Prędzej spodziewałbym się, że szlak trafi szczotki czy łożyska, a tu element, który nie powinien podlegać zużyciu, rozpadł się. Było to tym dziwniejsze, że tydzień wcześniej ducha wyzionęła inna szlifierka tej samej firmy, kończąc swój żywot w dokładnie ten sam sposób. Przypadek? Błąd użytkownika? Czy celowe działanie producenta? Napis na etykiecie wskazywał niezaskakujące miejsce pochodzenia i rok produkcji. 2002. Nieźle. Naprawa jednak nie wchodziła w grę, bo części zamiennych zwyczajnie nie ma. Choć oba urządzenia dzieli raptem rok różnicy i wyglądały bliźniaczo podobnie, to co ciekawe, rozstaw śrub mocujących korpus został z jakiegoś powodu zmieniony. Z czym kojarzą się nam Chiny? Poza specyficzną interpretacją słowa demokracja, oczywiście z bezpardonowymi podróbkami wszelkich pojazdów. G-klasa? Bike. Evoque? Landwind. Lanos? Kto u licha chciałby kopiować wygląd Lanosa? Ano Dongfeng Xiao Wangzi z przodem przypominającym blob rybę. W jakich barwach maluje się więc przyszłość chińskich samochodów na europejskim rynku? Wbrew pozorom całkiem nie najgorzej, choć ich producenci muszą jeszcze sporo nadrobić w podręcznikach, aby lepiej zrozumieć nowego klienta. Upłynie pewnie trochę wody w Wiśle, Sekwanie i Tamizie, zanim tłumy zaczną się na nie rzucać, ale już powoli zaczyna się to zmieniać. Szlaki w segmencie osobowym próbowała przetrzeć w 2013 roku marka Kuros, ze skutkiem powiedzmy mizernym. Pomysł nie był zły. Wysokie wyniki w testach Euro NCAP, atrakcyjna cena, a przede wszystkim design, który nie był bezczelnie podpieprzony od innych producentów. Pracując lata na stereotypy, ciężko je potem przełamać, dlatego Chińczycy, choć z uporem maniaka próbują przepchnąć swoje hawale i inne bydy, to większy sukces jak na razie zapewnia im jedynie mały podstęp. Otóż na potrzeby niecnego planu reaktywowali brytyjską markę MG, która w tym roku nawet coś dziabnęła w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza na rynku samochodów elektrycznych. Co prawda modele MG5 EV oraz ZS podejrzanie przypominają kolejno samochody Volkswagena i Mazdy, ale uznajmy, że jest to tylko lekka inspiracja. Jak widać, połączenie ceny i znaczka rodzimego dla kraju sprzedaży pykło. Nie udało się natomiast w przypadku odkopanego dinozaura z Niemiec, czyli Borgwardowi. Dobranie do zarządu wnuka byłego CEO marki, która zbankrutowała w 1961 roku, było ciekawym posunięciem marketingowym. Umyślnie nie użyłem tutaj słowa wspaniałym, bo choć jest pokazowo oczywistym nawiązaniem do korzeni, to nie jestem pewny, czy Chińczycy, obsadzając niemiecki zarząd, do końca zrozumieli historyczne tło. Borgward nie upadł dlatego, że ludzie nie chcieli go kupować. Ba, jego upadek poprzedzała nie najgorsza sprzedaż. Do jego klęski owianej mnóstwem teorii spiskowych przyczynił się niestety już wtedy 70-letni właściciel marki, który starał się być człowiekiem scyzorykiem. Sam projektował auta, organizował produkcję i sprzedaż, zdobywał fundusze i miał w nosie rady oraz ostrzeżenia dyrektora finansowego, którego sam powołał. Nie ostatnim gwoździem do trumny, ale właściwie całą ich paczką było zwyczajnie złe zarządzanie marką. Sięganie po tak kontrowersyjny emblemat ciężko nazwać sprytnym zabiegiem, bo tam, gdzie się wszystko skończyło, ponownie miało się wszystko zacząć, a Niemcy mimo upływu czasu nie zdążyli zapomnieć krzywych akcji opisanych na pierwszych stronach Der Spiegel z Karlem Borgwardem w roli głównej. Delikatnie mówiąc, trup, którego chiński właściciel Bike wyciągnął z szafy, zaczął śmierdzieć i odstraszył klientelę. Tak, ten sam Bike z początku tekstu, który na chińskim rynku sprzedaje chamskie podróbki niemieckiej Gelände. O ironio.